Kiedy media zaczynają szeroko rozpisywać się na temat literatury, i to mowa oczywiście nie o mediach książkowych, literackich, ale o mediach ogólnych, to wiedz, że coś się dzieje. Albo jakiś Nobel, albo Jobel. W tym przypadku mamy do czynienia. Z tym drugi, ponieważ ostatnio media chwyciły smakowity kąsek, kiedy to nasza noblistka Olga Tokarczuk miała obrazić szereg ludzi, szereg czytelników i zresztą nieczytelników. Ale na początek, żeby Was tutaj nie wprowadzać zbędnie, po prostu przedstawię Wam wypowiedź autorki, którą ta wypowiedziała podczas Festiwalu Góry Literatury. Głęboko wierzę, że można literaturę gatunkową podnieść na wysoki poziom. Czy znaczy, Powiedzmy sobie szczerze, proszę Państwa, Cała literatura, jakakolwiek, gatunkowa, niegatunkowa, literatura nie jest dla idiotów. Ja nie, nie, nigdy nie oczekiwałam, że wszyscy mają czytać i że moje książki mają iść pod strzechy. Wcale nie chcę, żeby szły pod strzechy. Literatura nie jest dla idiotów. Żeby czytać książki, trzeba mieć jakąś kompetencję, trzeba jakby mieć wrażliwość pewną, pewne rozeznanie w kulturze. Te książki, które piszemy, tak jak mówiłam, one są gdzieś zawieszone, zawsze się z czymś wiążą. Nie ma takich, nie, nie, nie wierzę, że przyjdzie taki czytelnik, który yy, kompletnie nic nie wie i nagle się zatopi w jakąś literaturę i przeżyje tam katarzys. Więc piszę swoje książki dla ludzi inteligentnych, którzy myślą, którzy czują, którzy mają jakąś wrażliwość. Uważam, że moi czytelnicy są gdzieś do mnie podobni. Piszę do jakby krajanów swoich. W w tym momencie powinniśmy się zastanowić, czy i kogo Olga Tokarczuk obraziła, czy w ogóle ktoś jest obrażony, czy nie. W ogóle ta jej wypowiedź, literatura nie dla idiotów, bardzo mocno kojarzy mi się z dawnym sloganem Media Mediamarkt, nie dla idiotów. I pamiętam że ja jeszcze wtedy studiowałem dziennikarstwo i komunikację społeczną i mieliśmy na logice i semiotyce gdzieś tam rozbiór tego. Media nie dla idiotów. Czy można podać media do sądu, kto jest idiotą, kto idiotą nie jest i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście wyszło na to, że w żaden sposób to zdanie nikogo nie obraża. Pytanie, czy literatura nie dla idiotów kogokolwiek obraża? Słuchajcie, bo ja z to Karczuk i zgadzam się i się nie zgadzam. Nie zgadzam się w sposób fundamentalny z określeniem idiota, bo uważam, że autorka jej rangi nie powinna tego zrobić, ale do autorki jej rangi w ogóle do wypowiedzi autorów jeszcze dojdę. Natomiast Skupiłbym się nieco szerzej na tym co ona powiedziała, na tym że sięgając po jakąś książkę bardziej wymagającą trzeba mieć jakieś kompetencje, że trzeba mieć jakąś wrażliwość, że w ogóle do literatury nie da się podejść nie mając jakiejkolwiek znajomości kulturowej. Oczywiście Tokarczuk powiedziała wcześniej w swojej wypowiedzi coś czego żadne media nie cytują, bo ja obejrzałem półtora godzinne spotkanie specjalnie po to by móc się wypowiedzieć w odniesieniu do całości, a nie tylko wycinka. Powiedziała, że my nie jesteśmy jako ludzie w stanie żyć poza kulturą. My nie jesteśmy w stanie nie mieć Kulturowej, bo ta nas definiuje na co dzień to, co ubieramy, to, w jaki sposób żyjemy, cokolwiek robimy, to wszystko ma. Jakiś wpływ z kultury na nas. Kultura na nas wpływa, oddziaływuje na, w taki czy inny sposób i nie da się tego oddziaływania w, zanegować w żaden sposób. Więc jedno z drugim troszeczkę się przeczy, bo ona potem mówi, że trzeba mieć wrażliwość, trzeba mieć kompetencje. Ja zgadzam się, bo z literaturą jest tak troszeczkę jak z samochodem. Mogę jeździć po mieście 50, mogę nawet wyjechać na autostradę i szurać 140, ale rajdowcem się nie czuje, tak? Umówmy się, to jest jednak zupełnie inny poziom doświadczenia, zupełnie inny poziom umiejętności i z książkami też tak trochę jest, bo ja czytam dla rozrywki, nigdy tego nie ukrywałem, do tej pory zawsze to podkreślam przy każdej możliwej okazji, ale zdaję sobie sprawę, że są książki, które wymagają ode mnie więcej. Jest rozrywka, która wymaga ode mnie tylko chwili wolnego czasu, kiedy ja siądę, mogę się cudownie odmurzyć i cieszyć po prostu bez myślenia tym, co czytam, czerpać taką fajną przyjemność, nie wymagającą ode mnie kompletnie niczego, ale też są książki, które czytam również dla przyjemności, a które wymagają ode mnie jednak skupienia tego, że muszę jednak każde kolejne słowo gdzieś. Tam czytać, na każdym się skupiać. No i bywa, że cieniutką książkę czyta się dużo, dużo dłużej. No i to są też książki, które wymagają czasami tego, żebym ja się znalazł jakiś punkt odniesienia. Na ogół ich nie znajduję, bo ja jestem idiotą. Stosując. Popularną nomenklaturę, bo tak, zdarza się, że czytam jakąś książkę, powiedzmy to bardziej wybitną, uznawaną przez specjalistów, i ja to pojmuję po swojemu. I nie mam z tego powodu jakichś wyrzutów sumienia, że, że podchodzę do tego po swojemu, że wyciągam to, co dla mnie jest istotne, to co ja tam widzę. Niekoniecznie to, co autor miał na myśli, bo to, co autor miał na myśli, przestało mnie interesować po zdaniu matury. Natomiast tak, zdaję sobie sprawę z tego, że faktem jest, że żeby zrozumieć naprawdę, co autor miał na myśli, to trzeba. Gdzieś podejść do tego kompetentnie, trzeba mieć wiedzę z tego zakresu, jakieś doświadczenie, trzeba być bardziej oczytanym w tych czy innych gatunkach. Zgadzam się całkowicie, nie ma tutaj nic urągającego. Oczywiście to staje się czymś niefajnym, kiedy za to biorą się snoby. Kiedy snob mówi, o ty idioto, bo ty tego nie rozumiesz. O, to jest taki oczywisty, taka oczywista metafora, czy taka i oczywista aluzja do tego, tego, tego i tego. Jak mogłeś tego nie zrozumieć, kretynie, idioto, debilu? No i właśnie snobizm. Snobizm to jest coś, co w literaturze było od zawsze. W literaturze wszystkich gatunków, w literaturze każdego sortu. Bo na początku dzieliliśmy się na czytających i nieczytających. Wiadomo, czytający są lepsi, bo się rozwijają, bo czytający to o, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nieczytający, no to plebs, wiadomo, głupota, iście na wieś e, świnie paść. Z drugiej strony oczywiście, kiedy zaczynamy czytać, no to jest literatura no o, e, no i ta literatura gorszego sortu, która jest w ogóle B. No i tak zawsze się wszyscy opluwali, prali, w ogóle konflikt między na przykład mainstreamem a fantastyką to jest konflikt, który jest dziecinadą od dziesięcioleci, kiedy jedni pluli na drugich i jedni sobie wytykali, co mają lepszego po swojej stronie, zamiast po prostu cieszyć się książką, niezależnie od tego jaką ona ładką jest m, określona, tak? No ale to już zostało. Postawmy, bo to jest temat na zupełnie inny wywód. Mi się nie chce tłumaczyć czegoś, co i tak do nikogo nie dotrze, bo nadal te podziały będą, bo to są podziały wpisane głęboko w rdzeń literatury. Było jest i będzie. Nienawidzę snobów, to się chyba nigdy nie zmieni i mogą sobie snoby mówić, że no snobizm wynika z wiedzy, z oczytania, ale tak, tak, onanizujcie się umysłowo dalej, bawcie się dobrze, ja wolę w towarzystwie. Słuchajcie, no prawda jest taka, że to co powiedziała Olga Tokarczuk ja odbieram nie jako wielką aferę, nie jako coś co należałoby określić mianem skandalu, jak to wszyscy się prują w sieci, co to ona powiedziała, albo są obrońcy, którzy stwierdzają, że miała rację, literatura nie jest dla idiotów, idioci to presz precz. Przede wszystkim skupmy się na tym, kim jest Olga Tokarczuk i z czym Olga Tokarczuk mierzy się od kilku lat. Przede wszystkim jest to bliską, która mierzy się z nienawiścią ze strony władzy, mediów prorządowych, bo jest tak zwaną lewaczką i to dość radykalną w swoich poglądach. Wobec czego, no, od lat cały czas słyszymy, jaka to ona jest antypolska, jak to ona Polskę oczernia i w ogóle, i w ogóle. Więc też zdaje sobie sprawę, że mogło jej się w pewnym momencie ulać i może niekoniecznie do czytelników, którzy czytają jej prozę, a nie rozumieją, tylko raczej do czytelników, którzy czytają i nagle potem zaczynają tego typu slogany rzucać. Nie wytrzymaj, powiedziała, że to nie jest dla idiotów, to nie jest dla hejterów, którzy tylko szukają, dla troli, którzy zawsze znajdą dziurę w całym. No, ale nadal jej pozycja uniemożliwia wypowiadanie się w taki sposób. Co innego, inaczej by to wybrzmiało, gdyby powiedziała ja piszę dla ludzi podobnych do mnie, no, te książki nie są łatwe, no trzeba tutaj jednak mieć kompetencje jakieś. Yy, nadal zabrzmiałoby trochę snobistycznie, no ale bądźmy szczerzy, taka jest prawda, tak? Że gdyby powiedziała, że on napisze książki trudne, okej, okay, nie ma problemu, ale... Gdzieś tam ocenianie kto jest idiotą, a kto nie jest idiotą. Ona tego nie robi, ale mówi literatura nie jest dla idiotów. Teraz pytanie kto się idiotą poczuwa. Czy ten, kto czyta tokaczów, czy ten, kto nie czyta tokaczów, czy ten, kto nie wiem, czyta greja, kto, kto się poczuwa do bycia idiotą? Bo ja na przykład się nie poczuwam do bycia idiotą, tak samo jak nie poczułem się do bycia idiotą, mijając szerokim łukiem Mediamarkt, kiedy ten głosił, że jest nie dla idiotów. I co, to, że ja tam nie wszedłem oznacza, że jestem idiotą, no niekoniecznie to znaczy, że po prostu obrałem inną ścieżkę. I też mam wrażenie, że to zawsze znajdzie się ktoś, kto poczuje się obrażony, bo to też w środowisku literackim zawsze ktoś obrażony być musi, zawsze musi być jakaś Ofiara na, ofiara na gonki, bo zawsze jak jakiś, zwłaszcza popularny pisarz, bo jak ten niepopularny się wypowie, to i tak nikt o tym się nie dowie. A zwłaszcza jak ten popularny pisarz coś powie, coś opublikuje, no to nagle znajdują się ofiary. Z czego to wynika tak naprawdę? No, bądźmy szczerzy, bo tutaj właśnie dojdę do tego kompetencji autorskich i do tego, co autor może, a co nie może. Ja dlatego od lat bardzo nie lubię uczestniczyć w spotkaniach autorskich, bo ja nie chcę słuchać autorów. I się dziwią niektórzy wydawcy. O, słuchaj, to najpierw będzie miała spotkanie ta czy tamta, potem będzie miała podpisywanie książek. Na przykład ja wyszedłem w połowie spotkania Rebeki Kłon, bo wolałem stać w kolejce i czekać na autograf. Nie dlatego, że mówiła jakieś bzdury czy coś, tylko dlatego, że ja nie interesuję się życiem prywatnym autora, nie interesuję się jego poglądami. Mam w jakie poglądy ma Pinipiuk, mam w jakie poglądy ma Rowling. Dopóki piszą książki, które ja chcę czytać, tu mam wnosić ich poglądy. Ja nie chcę słuchać o ich poglądach. To my daliśmy ludziom, być może niekompetentnym, do tego, do wypowiadania swoich poglądów. Ja nie mówię tutaj w kierunku Tokaczyk, bo akurat Tokaczyk ma bardzo dużą wiedzę. Ja szanuję ją za wiedzę i za wiele jej podejść. Z wieloma rzeczami się nie zgadzam, z wieloma się zgadzam, a to też nie jest kwestia tego. Ale ja mam takie czasami wrażenie, że pisarz właśnie jest dobry w tym, co robi. W pisaniu, kiedy on siądzie, kiedy on pisze, myśli nad tym, co robi. Potem redaktor jeszcze to poprawi, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz może 10 razy przemyśleć, zanim coś powie. Natomiast w mediach społecznościowych czy w wypowiedziach na żywo, ten pisarz jest niekompetentny do szybkiego sformułowania swojej myśli w taki sposób, żeby to nikogo nie obraziło czasami, żeby to zabrzmiało tak, jak on czy ona chciałaby, żeby to zabrzmiało. I mam wrażenie, że to jest właśnie to, co przydarzyło się Tokarczuk. Że być może ona właśnie rzucając tym idiotą, chciała podkreślić tak naprawdę, że literatura dzieli się na, na różne segmenty, to, co no, też, też jest snobistyczne. No, powiedzmy to, sobie. Szczerze, ale nie mam wrażenia, żeby ona chciała kogokolwiek obrazić. Tym bardziej, że jej wszelkie wykłady, wypowiedzi są tak pełne inkluzywności, tak nawołujące do inkluzywności, do równości, że aż trudno mi uwierzyć, żeby to było celowe działanie. I ja jestem daleki od tego, żeby nagle to karczuk wrzucić na stos i spalić czarownicę, bo mnie obraziła, bo ja jej książek nie czytam, więc co ja jestem idiotą. Nie, no trzeba to zrobić w tym porządek, trzeba spalić wieźmę. Ja jestem daleki od takich stwierdzeń, podobnie jak Daleki od piętnowania Rowling, od piętnowania komody czy kogokolwiek innego i nigdy tego nie zrobię, bo dla mnie przemawiają przede wszystkim teksty. Ale zostawmy to. Wróćmy do tego, co, co to Kaczyk powiedział. Oczywiście podkreśliła te rzeczy, z którymi ja walczę od lat, mianowicie, że każda literatura powinna rozwijać, że po każdej literaturze powinniśmy wyjść bogatsi. I ja wczoraj rozmawiając z czytaczową, powiedziałem, że. No, są książki, które w niczym nie rozwijają i to nie czyni ich gorszymi, przynajmniej dla mnie, bo jeżeli ja mam ochotę się odłożyć, to czytam. Ale co mi wtedy czytaczowa powiedziała? I tu się mylisz, bo każda książka coś ci daje. Bo nawet jeżeli jest głupia książka, jakakolwiek, no, totalnie debilna, to choćby ci podała przepis na zupę cebulową, ale zawsze coś z tej książki wyciągniesz. Zawsze chociaż szczyptę jakiejś wiedzy, którą autor miał. No, ja się muszę z tym zgodzić, no, ale ja jestem daleki od stwierdzenia, że czytam po to, żeby się rozwijać. Nie, czytam dla zabawy i zawsze, zawsze propagowałem czytanie dla rozrywki, zwłaszcza w kontekście promocji czytelnictwa, bo jeżeli my będziemy cały czas podkreślać, jak to czytanie rozwija, to nie wychodzimy tak naprawdę poza tę retorykę panującą w murach, szkolnych i nigdy się od tego nie uwolnimy i cały czas będzie to czytelnictwo takie, srakie i owakie. Cały czas będą płacze co roku nad statystykami czytelnictwa, co roku nad promocją czytelnictwa, co roku nad tym, jak to my nie czytamy. Boże, jak mało Polaków czyta książki. No i wiecie, i dochodzimy do kolejnej absurdalnej rzeczy, że kiedy media już mają coś powiedzieć o literaturze, to albo ktoś dostaje Nobla, albo Jobla, albo nagroda wielka, wybitna, albo afera, bo afera być musi. No ewentualnie jest jeszcze opcja trzecia zatytułowana Żółczyk i Wafelki Familijne, co jest mega pozytywne, no ale zdecydowanie jednak rzadsze. No i słuchajcie, ja nie uważam, żebyśmy się mieli o co próć. To Karczuk walnęła w zasadzie tekstem, który mm, słyszymy od dawna i to nie jest nic nowego. Powiedziała do tego coś mądrego, do, do, dorzuciła coś głupiego, ale oburzać się, kręcić gówno burzy, nienawiści po prostu. Ludzie, po co to wam? Weźcie książkę, jeżeli nie czytacie to karczuk, to nie będziecie jej czytać i po tej wypowiedzi. Jeżeli czytacie, to i po tej wypowiedzi będziecie czytać. Co to zmienia dla świata? Co to zmienia dla ciebie, dla mnie? Dla mnie to nic nie zmienia, bo mam tak naprawdę głęboko czy ktoś ma mnie za idiotę, czy nie za idiotę Mam głęboko to, że od lat prowadzenia kanału pojawiała się masa komentarzy. Jakie to ja gówno czytam, jakie to książki, że czas dorosnąć, czas to jakieś poważne książki, a nie samo ścierwo, sam shit na półkach. Wiecie! To trzeba mieć twardą dupę i przede wszystkim, żeby gdzieś literatura w pewnym momencie zaczęła łączyć, to trzeba mieć wywalone na pewne stwierdzenia. Zwłaszcza na stwierdzenia, które są tak wyświechtane, jak to: literatura nie dla idiotów. Bo co, bo to Karczuk to powiedziała, bo dostała jakąś tam nagrodę. Zbyszek spod monopolowego by to powiedział i, miał, i ktoś miałby to gdzieś. Ja nie przywiązuję wagi do słów autorów. I Wam radzę robić dokładnie to samo. Oddzielać twórcę od dzieła. Nie zastanawiać się, o, czy ja czytam teraz buca, czy ja czytam teraz nie buca, czy to co powiedziała to mnie obrazi, czy nie obrazi. Bo jeżeli masz kompleksy, jeżeli masz poczucie, nie wiem, jakiejś niższej wartości, to każde stwierdzenie cię obrazi. To nie jest problem w tych, którzy rzucają te stwierdzenia. Tylko w tych, którzy to odpierają, bo ktoś może być snobem, ktoś może być dupkiem i może powiedzieć: "O, to nie jest dla idiotów. Ja nie jestem idiotą, więc no 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 no, no patrzcie jaki jestem piękny, wspaniały. Nie, nie uderzam teraz do tkańców. Tylko mówię tutaj tak ogólnie. I ty możesz w tym momencie powiedzieć: "No i co? Ja też nie jestem idiotą. Mam gdzieś to, co mówisz. Tylko w ten sposób można takie coś zgasić. Przynajmniej moim zdaniem, mając nie wiem jakąś samoświadomość. Że się nie jest idiotą, że się nie jest gorszym. Ale jeżeli ty cały czas funkcjonujesz z takim przekonaniem, jakichś no nameów czy tam name'ów, ludzi, którzy nie mają dla ciebie w życiu żadnego znaczenia, że jesteś nikim, no to tylko znaczy to o twoich kompleksach. Przede wszystkim zadbaj o siebie, o swoje podejście, a wtedy, niezależnie od tego, czy powie to to karczuk, czy powie to rolnik, czy powie, nie wiem, papież. Będziesz mieć wywalone, bo masz świadomość tego, że nie jesteś gorszy czy gorsza, bo czytasz to czy tamto. Nie jesteś gorszy czy gorsza, bo czy też inne rzeczy. Niezależnie od tego, czy mieszkasz w domku murowanym, czy ceglanym, czy pod strzechą, czy w stodole, czy w rowie melioracyjnym, jeżeli ty masz świadomość własnej wartości, to nikt ci tej świadomości nie zabierze, nikt ci tego nie zaburzy. Dlatego słuchajcie, no, dla mnie ten temat. Dostałem wiele wiadomości od Was. O, wypowiedz się, czytacz na temat Tokarczuk. Ale Tokarczuk w moim życiu odgrywa marginalne znaczenie. Przeczytaj mi jedną, dwie jej książki. Przepraszam, dwie. Jedna nie wywarła na mnie żadnego wrażenia. Uznałem to za bełkot, mowa o biegunach. Druga wywarła na mnie duże wrażenie. Czuły narrator do tej pory. Uważam tę książkę za świetną, no ale w żaden sposób prywatna wypowiedź tego czy innego autora nie uderza we mnie nie czuje się gorszy i tak naprawdę skończy się to poczucie kiedy i wy przestaniecie się czuć gorsi kiedy i wy w jakimś zdaniu przestaniecie się doszukiwać przytyku do samych siebie tak literatura jest dla wszystkich tak litera nie, nie wyklucza nikogo możesz czytać możesz nie czytać możesz czytać dla rozrywki możesz czytać dla rozwoju możesz czytać książki lekkie możesz czytać książki trudne możesz zrobić co ci się żywnie podoba możesz zjeść jajko na miękko i jajko na twardo jeżeli ktoś wyjdzie i powie że wszyscy jedzą jajka na miękko są idiotami, to co nagle zaczniesz żreć te nam twardo? Nie, będziesz mieć to w dupie, bo to jest twój gust, twój smak, masz prawo zdecydować, masz prawo wyboru. Dlatego do cholery jasnej decydujcie sami, miejcie, korzystajcie z tego prawa wyboru, a nie czepiajcie się słówek. Tyle mojego komentarza w temacie Tokaczok i każdego innego autora czy autorki, każdego snoba czy snobki, który wypowie się w sposób Krzywdzący kogokolwiek, gdzie ten ktokolwiek może być tak naprawdę kimkolwiek, bo to wszystko jest tylko i wyłącznie tutaj. A my po prostu czytajcie, co chcecie, cieszcie się tym i miejcie w dupie wszystko inne. Taka rada ode mnie. No. I, ty, I to jest też mój, mój komentarz do całej tej afery medialnej. Niech się hieny dziennikarskie po prostu wypchają tymi swoimi aferkami, tymi kolejnymi podziałami, bo to tylko robi i rozkopuje coraz większe podziały coraz większe podziały. A wypowiedź to karczuk, no, każdy zinterpretuje po swojemu. Dziękuję za uwagę. Hej!